Dzisiaj porozmawiamy o nowych MacBookach Pro, które zostały zaprezentowane niecały miesiąc temu, a ja przybliżę Wam z perspektywy muzyka, producenta muzycznego, czy warto przesiadać się na te nowe modele i ogólnie w kontekście, czy MacBook jest dobrym urządzeniem do produkcji muzycznej. Tak więc zaczynajmy. Najpierw zacznijmy od podstawowych rzeczy, czyli opiszę urządzenie, które zakupiłem i z którego dotychczas korzystałem. Krótkie specyfikacje, większe różnice pomiędzy nimi. Tutaj nie ma sensu się za bardzo rozgadywać, bo dowiecie się tego więcej z kanałów technologicznych. Pierwszy model jest to tygodniowy MacBook Pro, natomiast drugi jest to zakupiony w 2015 Mid 2014 MacBook Pro 15 z Retiną. W tym momencie wyświetli się ich specyfikacja. Podstawową różnicą jest to, że tu posiadam 16,2 cala ekran, natomiast w drugim posiadam 15 cali. Z większych różnic to oprócz niesamowitej klawiatury mam pewne zastrzeżenia co do gładzika, czyli touchpada. Jest przede wszystkim on większy, natomiast samo kliknięcie wydaje się dla mnie nieprzyjemne. Tutaj w tym poprzednim modelu był taki fajny klik. Nie trzeba było też klikać, można było dotknąć palcem i to też się odpalało. Tu natomiast mam wrażenie, jakby był ten touchpad cały czas zalany, a wiem co mówię, ponieważ ten komputer był już raz zalany, między innymi ten gładzik był zalany i ten gładzik zalany zachowywał się jak w tym tutaj modelu. Więc mam cały czas wrażenie, jakby ten komputer był zalany. Wiem, że to jest normalnie w każdych tych nowych MacBookach i to po prostu tak ma być. Jeżeli chodzi o wielkie różnice względem poprzedników, czy jeszcze poprzedniej wersji, bo to jest wersja z 2014, weszła jeszcze nowa buda w 2016. Natomiast ja korzystałem z poprzedniego modelu, miałem wrażenie, że ten ekran to jest możliwość, jeżeli chodzi o jakość barw, rozdzielczość i tak dalej, ponieważ ten tutaj ekran jest około rozdzielczości 2800 pikseli na 1800 i naprawdę ta Retina stara wydawała mi się mega niesamowita i myślałem, że no nie potrzebuję lepszego ekranu, no i nadal tak jest, nie potrzebuję, bo produkuję głównie muzykę, to nie potrzebuję jakichś nie wiadomo barw. Natomiast w tym ekranie, zresztą tutaj to widać, ekran ma 400 pikseli więcej, czyli 3200x2200. Natomiast jeżeli chodzi o jakość kolorów, o refleksy na wyświetlaczu, o głębie, o czerń, no to musicie przekonać się na własne oczy, ponieważ to jest coś niesamowitego. Tak czystego obrazu nie widziałem w żadnym telefonie, w żadnym telewizorze, w żadnym ekranie. To jest po prostu mistrzostwo świata. Warto też tutaj nadmienić, że jest tutaj technologia wrzucona ProMotion, czyli adaptacyjne odświeżanie ekranu. Maksymalne odświeżanie wynosi 120 Hz i naprawdę też te 120 Hz widać. Jeżeli chodzi o ekran, różnica jest po prostu kolosalna. Dobra, przejdźmy do najważniejszego, czyli wydajności, w szczególności w programach muzycznych typu DAW. Ja osobiście głównie korzystam z FL Studia jako mój główny DAW, natomiast też posiłkuję się Reaperem, czasem Logiciem i miałem okazję pracować na Pro Toolsie czy też Abletonie. Jeżeli chodzi o wydajność poprzedniego komputera, to tej wydajności mi poniekąd starczało, jeżeli chodzi o produkcję muzyczną, ale stricte w pracowaniu na projektach. Ten komputer już zaczął mieć problem, w szczególności, gdy odpalałem wiele wtyczek podczas sesji nagrywania. Czyli, więc jeżeli nagrywałem coś na mikrofonie, to raczej robiłem to na dość pustym projekcie, ponieważ ten komputer wnosił sporą latencję. Jasne, można byłoby to poprawić interfejsem, ale przymierzam się do wymiany interfejsu, ponieważ mój ten nie jest wspierany przez 64 bity, a oba laptopy pracują tylko na 64 bitach, te najnowsze systemy. Ten komputer mi już go nie czyta. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, że wolałbym jednak zainwestować trochę więcej pieniędzy w interfejsy, które obsługują Thunderbolta 3 lub 4 i robić to po dużo lepszym przesyle i pozbyć się latencji tak naprawdę do zera. Głównym mankamentem poprzedniego modelu było to, że on sobie nie radził przy obsłudze wielu jakichś wtyczek równocześnie w momencie, kiedy były podpięte pod niego mikrofony i tak dalej. Natomiast przy samej produkcji on naprawdę dość potężne projekty potrafił wycisnąć. W przypadku FL Studia nie miałem problemów tak, żeby on się zawieszał, czy żeby się ciął. Jasne, sporadycznie przy naprawdę mega dużych, w szczególności przy muzyce filmowej lub elektronicznej rozbudowanej. Zachęcam do zapoznania się, o jakiej muzyce mówię, bo mówię tu o swojej. On potrafił mieć problemy przy takich bardziej ekstremalnych przejściach, gdzie już miałem tych na przykład 30-40 kontaktów wrzuconych, plus do tego 20-30 serumów, jakiś post-processing, koło 100-150 efektów na mikserze. To on wtedy jasne miał problem. Nie byłem też w stanie na przykład nagrać pulpitu,
tego projektu. Ostatnie na przykład dwa moje filmiki na kanale, gdzie pokazuję projekty, to niestety musiałem powyciszać część wtyczek, ponieważ komputer już nie był w stanie jednocześnie nagrywać ekranu i jeszcze generować na żywo muzykę. Jeżeli chodzi o obciążenie procesorów, to jest ten procesor praktycznie nie do zniszczenia. Odpalałem już na nim różne projekty i w momencie, gdy u poprzedniego wynosiło to 70-80% zużycia procesora, bo trzeba pamiętać, że DAWy głównie żrą procesor i trochę RAMu, to w przypadku tego projekty gdzieś oscylują między 20-30%. Warto też nadmienić, że nie wszystkie wtyczki i nie wszystkie programy jeszcze są zaktualizowane na ten komputer, a konkretnie nie chodzi mi o komputer, tylko o najnowszego OS X-a, który, jak wiadomo, od kilku lat Apple ma to do tego, że gdy wprowadza nowy system, to przez najbliższy miesiąc, dwa miesiące nie warto go aktualizować, jeżeli pracujecie na tych komputerach, ponieważ wiele wtyczek, wiele programów nie jest jeszcze supportowanych i tak samo jest tutaj. Nie wszystkie wtyczki działają, a jeżeli chcecie, żeby działały, to trzeba puszczać je przez dodatkową emulację Rosetta. W zależności od na jakich wtyczkach pracujecie, bo jeżeli mówimy o tych głównych typu FabFilter, czy od Universal Audio, czy od Izotopa, no to jest kwestia 2 miesięcy maksymalnie od premiery tego oprogramowania. Na chwilę obecną nie chce mi dobrze poprawnie działać Ozon i Neutron. I miałem bardzo duży problem, gdzie spędziłem pół dnia, aby zainstalować wtyczki od Spitfire Audio. To jest do muzyki klasycznej. Ale ostatecznie się udało, puściłem to przez emulację, trochę musiałem pogrzebać w systemie, więc jeżeli ktoś ogarnia takie tematy, to nie będzie problemem, żeby to wszystko puścić ładnie i zainstalować. Tylko trzeba trochę poczytać w internecie. Porównanie głośników, czyli najmniej potrzebne porównanie. No ale jak ktoś lubi na głośnikach oglądać filmy albo YouTube'a, to znajdzie ogromną różnicę. Ponieważ w nowym MacBooku jest aż 6 głośników i faktycznie grają one głośniej, grają one lepiej, jest bardzo dużo basu. Znaczy w ogóle bas się pojawia, bo w laptopach albo w telefonach nie ma tego basu w ogóle. Natomiast w moim odczuciu te głośniki są przesadzone i są bardzo, bardzo podbite niskie częstotliwości. Zresztą przekonajcie się sami na tych kilku moich piosenkach. Jest ta sama głośność, 9 kresek. No grają głośniej, grają lepiej, grają, mają więcej basu, ale to jednak nadal słabe głośniki laptopowe i zawsze tak będzie. Więc nadają się do YouTube'a albo do puszczania muzyki w tle. Natomiast ostatnią rzeczą, o której warto wspomnieć, to jest taki trochę dodatek moim zdaniem, chociaż kto co lubi, to jest kwestia baterii. Te procesory mają praktycznie zerowe zużycie prądu, ponieważ w tym laptopie jest mniejsza bateria niż w poprzednich MacBookach. To znaczy ma mniejszą pojemność. Producent mówi, że jest w stanie wytrzymać 21 godzin. Ja bym pomyślał, że on jest w stanie, nie wiem, wytrzymać z 15 może. Może trochę mniej przy intensywnej pracy, pewnie z 8 godzin wytrzyma, jak odpala jakiegoś DAWa. Co jest śmieszne, ten laptop wytrzymuje mi dłużej niż telefon. Zdecydowanie dłużej niż telefon. Pomimo tego, że telefonu mniej używam, mniej intensywnie używam, no i też te jednak programy na telefon, na każdy telefon są bardziej prymitywne i mniej zżerają procesor. Czy moim zdaniem warto? Jak najbardziej warto, bo jak wiemy, Apple, a w szczególności jeżeli chodzi o komputery, ale też może i telefony, wyznaczają trendy w branży technologicznej. To, że nie wszystkie aplikacje jeszcze działają lub jeszcze nie są ogarnięte do autorskiego silnika, to one będą za miesiąc, dwa, trzy miesiące i tak dalej. I od tego momentu, w którym Apple zmienił swoje procesory na autorskie, na własną architekturę, cena, jasne, jest wysoka, ale moim zdaniem nie jest też przesadzona. Ze względu na to, że to jest najlepszy laptop, no i w ogóle to są najlepsze komputery względem jakości do ceny. Tutaj oczywiście można się śmiać z innych producentów, na przykład Chromebooków, które potrafią mieć, więc o jakim zawyżaniu ceny mówimy, gdy wiele producentów z Windowsem bardzo mocno zawyża te ceny. On ma super wyniki na Geekbenchu i na różnych testach wydajnościowych. Osiąga bardzo dobre wyniki, bijąc najnowsze i dziewiątki.
o głowę i jeszcze zużywając przy tym kilkukrotnie mniej energii, to jeszcze trzeba pamiętać, że zaletą tych komputerów to jest przede wszystkim stabilny system. Żadnych błędów, żadnych zawieszeń, wszystko działa płynnie. Darmowa aktualizacja, która jest wspierana prawie do 7-8 lat w przypadku modeli Pro. Kupując ten komputer, mamy tutaj wszystkie aplikacje, wszystko mamy zainstalowane, to co potrzebuje normalny użytkownik. Tak naprawdę, jeżeli nie zajmujemy się czymś profesjonalnie, nie musimy nic dokupować, tak jak to jest w przypadku Windowsa. No i to tyle, co chciałem powiedzieć odnośnie nowych MacBooków Pro i podzielić się pierwszymi wrażeniami. Wszystko pozytywnie, no ale czego się spodziewać, jeżeli sprzęt jest nowy i jest to nowa generacja. Do usłyszenia. Jo.